Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Morska Mucha. Tym razem porozmawiamy z Arkiem, jak zacząć, jak wejść w ten temat morskiej muchy. Zaczynamy! Czy mucha to jest dobry sposób, jak spinningujemy, nie wychodzi nam to, nie bierze nam ryba i wtedy sięgamy po tą muchówkę, to no, tędy droga, czy jakoś inaczej byś zaczął? Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chcemy zacząć łowić na muchę, to powinniśmy się nastawić, że łowimy na muchę, zapominamy o innych metodach na chwilę. Nie jest dobrym pomysłem, dobrze, to wezmę spinning i muchówkę i jeżeli coś się będzie działo, ryba pojawi się przy powierzchni, to właśnie połowię na muchę. Zwłaszcza w morzu, bo jeżeli chodzi o morze, no to spinningiści często obok nas będą mieć wyniki, ale do czasu, bo będzie taki moment, kiedy ryba się ustawi na przykład na jednej, na kiełżu, na czymś, czego spinningiści już nie mogą zaimitować i będzie nasz czas. Czyli na chwilę zapominamy o innych metodach, podejmujemy wyzwanie, skoro już wiemy, że mamy chęć nauczyć się nowej metody, to się tylko i wyłącznie na tym skupiamy, przynajmniej przez kilka wypraw. Dajmy szansę muchówce, a będzie bardzo fajnie. No właśnie, bo trzeba się troszeczkę tego nauczyć, no bo to nie jest zwykły, typowy spinning, jest to zupełnie inna jazda. Tak, dlatego warto się nastawić, że przez chwilkę swoją uwagę skupimy na tych różnicach i na przykład nauczymy się blokowania nadgarstka, bo rzut spinningowy jest zupełnie inny od rzutu muchowego, gdzie w zasadzie nadgarstek mamy zablokowany, a ręka wykonuje taki ruch tłoka w zasadzie, nie? Jak muchówka nam wynagrodzi ten etap przejściowy? Czym wynagrodzi nam? Poznaniem nowej techniki, finezyjną, fajną, nową metodą, na pewno dobrym zrozumieniem po jakimś czasie wszystkich prawideł natury, bo trzeba się w to troszeczkę też wgłębić, być może dodatkowym hobby, jakim jest kręcenie much, fajnymi wrażeniami z nadwody, po prostu. Nie warto się nastawiać, że dzisiaj pójdę i na muchówkę, teraz to ja nakroję, będzie 20 troci i 50 belon. Idźmy, nauczmy się rzutów, a jak pojawi się żerująca ryba, to być może właśnie nam muchówka wynagrodzi to, że będziemy mieć wrażenia podczas holu, jakich nigdy nie mieliśmy, na przykład holujący rybę spinningiem. Nie? W ten sposób. Sprzęt. Jaki sprzęt należałoby kupić? Idę do sklepu, co muszę kupić, żeby no, rozpocząć tą przygodę? No okej, to wymieniamy po kolei. Na pewno wędka, najlepiej klasy 6 do 8. Polecam szóstkę, jeżeli nie wiemy, czy jeszcze będziemy łowić w morzu, czy w ogóle chcemy mieć jedną wędkę muchową. Klasa 6 będzie bardzo uniwersalną klasą. Klasa to jest ciężar wyrzutowy tak naprawdę. Szukajmy wędki w klasie 6, długość 9 stóp, może troszkę więcej, typu 9-6 stopy, dalsze rzuty, czyli wędka w klasie 6 do 8. I potem rozumiemy linkę, będziemy też klasy 6 używać. Tak, dokładnie. I kołowrotek też musi być wtedy dopasowany do klasy 6. Kołowrotki mają przedziały, to najczęściej będzie 4 do 6, 6 do 8. Raczej wybierzmy 4 do 6, żeby on nam jakiś ciężki, duży nie wyszedł ten kołowrotek, żeby dobrze się wyważał. Ta klasa mówi nam, czy się zmieści linka na niego, tak? Tak, dokładnie. To jest pojemność szpuli. Czyli tak jak mamy w spinningu ciężar wyrzutu, tutaj będziemy mieli klasę aftma. Czyli reasumując, wędka, najlepiej 4 składy. Będzie fajna, krótka w transporcie. One są najczęściej już wtedy w tubach. No dalej oczywiście kołowrotek. Kołowrotek polecam szpulowy na początek, bo jeżeli okaże się, że chcemy mieć linkę pływającą i wolno tonącą intermedium, od razu będziemy mieli szpulę. Ten kołowrotek jest naprawdę fajny, on był za jakieś 400-500 zł. Angielska firma Witchwood, chętnie wymieniam z nazwy, ponieważ mi fajnie działa. Ma doszczelniony hamulec, można go zalać wodą. Jeżeli przepłuczemy go słodką wodą po łowieniu, nie będzie problemu ze słoną wodą. Nic mi się z nim na razie nie dzieje, a używam go od kilku długich lat. I taki kaseciak na pewno na początek się sprawdzi. Oczywiście będzie nam potrzebna linka, czyli mamy tak, wędka, kołowrotek, linka, ale zanim nawiniemy linkę, no to jeszcze podkład. Podkład najtańszy z możliwych bierzemy, żeby zacząć łowić na muchę. On nie ma dużego znaczenia poza tym, że wyważa całość zestawu i wypełnia szpulę, bo troszeczkę miejsca nam na większym kołowrotku może zostać. No i okej, mamy podkład, linki. Na linkach nie warto oszczędzać, ale jeżeli chcemy tak wejść w temat, też nie warto wydawać bajońskich sum. Myślę, że kwota typu 100 do 250 max to już są naprawdę fajne linki. Linkę kupić warto na pewno pływającą na początku. Będzie najbardziej uniwersalnym wyborem. Nie bójmy się, że rybie nie zaprezentujemy muchy, bo jeszcze oprócz linki mamy przypon. I mucha będzie tonąć w większości przypadków. Linka pływająca, jeżeli chcemy mieć dwie linki,
to linka wolno tonąca nazywana intermedium. Ja tu mam akurat taką przeźroczystą linkę, to jest jak najbardziej linka intermedium, linka lekko tonąca, taka grubsza jak tu widzisz, bo ona ma też swoją wtedy wagę. Czyli mamy tak, wędka, kołowrotek kasetowy, polecam, podkład, linka, no i na koniec przypon koniczny. W każdym sklepie muchowym, wędkarskim można dostać takie przypony koniczne. Ich zaleta jest taka, że zwężają się z dużej średnicy typu 0,70 do 0,25, fajnie rozprowadzając energię, żeby ta mucha była ładnie prezentowana na końcu rzutu. Można też wiązać z różnych średnic żyłek, na przykład kupić sobie kilka żyłek przyponowych, ale wtedy będziemy mieli węzełki, one mogą na początku nam utrudnić naukę rzutów. I to jest wszystko, co potrzebujemy. Mam sprzęt, mam muchy, chcę łowić, ale chyba sam nie mogę iść nad tą wodę, bo no, nie będę wiedział, co zrobić z tym sprzętem. To się różni znacząco od spinningu takiego zwykłego chyba, nie? Warto tutaj zasięgnąć poradę jakiegoś doświadczonego kolegi, który już łowi na muchę, z jednego powodu. Nie będziemy czuć się nad wodą dziwnie z tą muchą, że aha, teraz jak to w ogóle rozpędzić? Na początku to jest straszny moment. Aha, uniosłem tą linkę w powietrze, jejku, jest w powietrzu, co dalej z tym zrobić? Więc warto tutaj umówić się z kimś na ryby, kto już łowi na muchę. Ma to jeden bardzo duży plus. Jeżeli ktoś nam powie od początku, jak rzucać muchówką, jak wykonywać rzuty muchowe, unikniemy takich podstawowych błędów, które potem mogą wejść nam w nawyk i one mogą być trudne do wykorzenienia, jak na przykład brak usztywnienia nadgarstka, jak zbyt głębokie wymachy, nieprawidłowy tor szczytówki. To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę to jest kwestia pamięci ruchowej. Jeżeli ktoś, kto już łowi na muchę, nam pokaże, jak to zrobić, jak walczyć z wiatrem, to potem okazuje się, że rzut muchowy jest w zasadzie nie jest trudniejszy od spinningowego, bo jak też się niedawno przekonałem, rzut spinningowy to też odpowiednia technika i tam technika ma znaczenie, tu tak samo. Czyli umówmy się z kimś, kto potrafi łowić na muchę, zaoszczędzimy kilka wypraw i kilka zerwanych much, bo odstrzeliwanie muchy na początku to jest też klasyka gatunku. Na koniec to chyba jeszcze trzeba byłoby poruszyć ten temat, że my no, stoimy w wodzie, my nie łowimy z plaży, bo byśmy zarzucając złapali po drodze wszystkie wczasowiczki. No tak. Co byłoby może nie aż takim złym sposobem na podryw. I na zacięcie, tak? Wędkarstwo muchowe z racji krótszego zasięgu, bo to nie są rzuty po 70-80 metrów, wymusza w jakiś sposób na nas wchodzenie do wody. I tutaj warto się zapatrzyć w spodniobuty, które naprawdę będą potrzebne łowiąc na muchę. Można próbować z brzegu, można próbować łowić nie wchodząc do wody, aczkolwiek prędzej czy później taką potrzebę na nas krótki dystans rzutów może wymóc. Dostanie się do ryb. Więc spodniobuty będą bardzo potrzebne. Czy to dlatego, że będziemy brodzić, a być może pływać na float tubie, na pływadełku. Więc wtedy spodniobuty też będą potrzebne. Kolejny raz wyszedł nam jakiś długometrażowy odcinek, ale żeby już no, wyczerpać ten temat dzisiejszy, to by trzeba było powiedzieć kilka słów o rzutach. No i jakie muchy są tymi najłatwiejszymi muchami, którymi się będzie nam najłatwiej rzucać? Przede wszystkim muchy małe. Duża mucha stawia duży opór w powietrzu, więc na pewno będzie ciężko nią na początku rzucić. W wędkarstwie morskim... A to tak... myślałem właśnie, że na odwrót, że będzie mieć ciężką muchę, to tak jak ale spinningu, ona nie waży. Wiesz... Ona nie waży, a ma objętość. I będzie stawiała opór w powietrzu. Więc takie typowe muchy, jeżeli chodzi o wędkarstwo morskie, to są streamery. I te streamery są zwykle w numeracji 4, 6, 8. To jest taka ósemeczka. Jeżeli chodzi o muchy na początek, morskie, kilka takich streamerów typu Polar Magnus, kilka imitacji kiełża, to jest bardzo fajna, prosta muszka Cobber Bassen, kilka Red Tagów. Red Tag to jest taka mucha znana każdemu muszkarzowi, ona działa na każdej wodzie, rzece, jeziorze i morzu w większych rozmiarach, ale przede wszystkim małe, lekkie muszki, żeby nam nie sprawiały za dużo problemu. 4-5 wzorów, głównie na morzu celowałbym w streamery i imitacje kiełży. I to nam na początek wystarczy z much. Dobra, słuchajcie, tak jak już uchyliłem wam rąbka tajemnicy, będzie tego trochę więcej, będziemy w tych odcinkach no chyba wszystko bardzo szczegółowo omawiać, także zapraszamy serdecznie za tydzień. Trzymajcie się, cześć!